pizza rogacza można przyrządzić przeróżne rzeczy. Kiełbasy, kotlety, bitki. A my dzisiaj przyrządzimy go w całości. Oto mamy łudziec z 3-letniego koziołka. Mięso bardzo wartościowe. Niektórzy mówią, że 9 razy chudsze od najchudszej wołowiny. I dlatego, że jest takie chude, nafaszerujemy, naszpikujemy je soloną słoniną. Oprócz tego nasze mięsko wymaga opruszenia przyprawami. Dlatego w naszym moździerzu wylądował pieprz, sól i brązowy cukier. Tniemy słoninę w zapałkę, a więc małe, ostre prostokąciki, którymi naszpikujemy naszą sarninę, aby była smaczniejsza, dlatego że tłuszcz jest nośnikiem smaku. A słonina jest bardzo szlachetnym tłuszczem, dlatego idealnie pasuje do naszej sarniny. Nakłuwamy nożem w kilka miejsc. W te miejsca powpychamy naszą dojrzałą słoninkę. Owijamy słoninkę w rozmaryn i wsuwamy w sarninę. O właśnie, rozmaryn ze słoninką do środka. Następny rozmaryn i zaostrzonym końcem do środeczka. Rozmaryn zawiera żywiczny smak, a więc da nam takiego żywicznego smaku. Nasza słoninka leżała rok czasu zasolona w lodówce. Powoli dojrzewała, ma wspaniały, niepowtarzalny smak, jest krucha, delikatna, soczysta. Mógłbym ją zjeść całą, ale potrzebna nam jeszcze będzie do naszego łódźca. Przyprawy zmielone. Natniemy mięso, żeby przyprawy odpowiednio wniknęły w te szparki. Wzbogacą smak naszej sarniny. Staje się krucha, aromatyczna. Nasz pachnący łudziec za chwilę trafi nad żywy ogień. Naszą sarninę wzbogacimy bimbrem sosnowym. Żeby masło nam się nie spaliło, dodajemy oliwy pieprzowo-ekstragonowej. Wtedy nasz tłuszcz uzyska odpowiednią temperaturę. Do naszego koziołka trafia czerwone, wytrawne wino oraz sok z brzozy, tak zwana oskoła. Nie żałujemy. Zapachu lasu nigdy nie za dużo w dziczyźnie. Nasz koziołek potrzebuje jeszcze około pół godziny. To jest idealny czas, żeby przygotować nasz specjalny dodatek. Tatarak. Nie znajdziecie go w żadnym sklepie. On znajduje się nad czystymi wodami, nad jeziorami, nad stawami, nad rzekami. Wygląda troszkę jak por, a najbardziej smaczne są jego końcówki, które zawierają masło tatarakowe i już za chwilę trafią do naszego gara. Wykorzystujemy tylko białą część, a cienkie, zielone liście odrzucamy. Nasz koziołek będzie jedzony z wiejskim, żytnim chlebem robionym w piecu chlebowym.
Godzinka wystarczyła, żeby nasz koziołek doszedł. Widzicie naszą wspaniałą słoninkę? Cudownie nawilżyła naszą sarninę. Włożyłem trochę wysiłku, ale warto było. Zapraszam do gotowania w domu i odkrywania właśnie takich smaków. A teraz pozwólcie, że zjem, bo troszkę zgłodniałem. Tego nie znajdziecie nigdzie. To musicie zrobić. Kwintesencja smaku. Samo zdrowie, a więc smacznego. Do zobaczenia.